Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że w dniu dzisiejszym osobiście mogę wręczyć dla kolegi Kamila Zielińskiego dyplom, stosowne gadżety z miasta, ale i takie bardzo praktyczne rzeczy, które przydadzą się w dalszej karierze zawodowej. Na początek zacznę od podziękowań oficjalnych. Panie Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję za Pana wynik. Dziękuję za to, że rozsławiła Pan Ostrowiec Świętokrzyski na wielu arenach sportowych, przede wszystkim dla sympatyków kolarstwa. To dla Pana. Mam nadzieję, że Pana wynik, Pana zaangażowanie, Pana praca, taka systematyczność i trud, który Pan na co dzień wykonuje, zaszczepi pasję do kolarstwa wśród młodych ostrowiaków, pójdą w Pana ślady, że przetrze Pan szlaki i kiedyś Pana następcy będą rozsławiać nasz region. To jest świetne, kiedy możemy się pochwalić naszymi wychowankami, naszą krwią i mogę powiedzieć z tego miejsca jako prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, że jest mi niezmiernie miło i zadeklarować taką współpracę, podjąć się roli takiego ambasadora dla Pana, bo jest Pan tu znany w naszym środowisku i myślę, że jeszcze nie jedną rzecz wspólnie udałoby nam się zrobić, w szczególności dla sympatyków kolarstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim i w regionie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. To jest taki gadżet dla Pana, a to bardzo praktyczny. Tak jak powiedziałem, nie jest to żółta koszulka i nie jest to różowa koszulka, ale jest tam kurtka i parę innych gadżetów praktycznych dla Pana. Przyda się na pewno. Dziękuję. Rzeczy sportowe przydatne. Dziękuję jeszcze. Jak macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Myślę, że to Misz zada pytanie. Pierwszy trener. Chciałem spytać Kamila, bo no wiadomo, że w naszym mieście funkcjonował klub kolarski, on teraz już nie funkcjonuje. I czy jest szansa taka, żeby zaczął funkcjonować? To znaczy pierwsze pytanie to jest takie, że jak trzeba zacząć, żeby ten klub w ogóle funkcjonował? Trzeba go po prostu wskrzesić, bo tak naprawdę nie ma tutaj nic, ja jestem sam, jeżdżę zupełnie w innym klubie, w innym mieście, fakt, że to jest województwo świętokrzyskie. Ale tak naprawdę u nas w Ostrowcu Świętokrzyskim nic nie ma i na pewno miło by było, żeby jakiś klub powstał, bo na pewno jest bardzo wiele młodzieży, która chciałaby gdzieś tam jakoś kolarstwo uprawiać albo po prostu trenować i tak naprawdę nie mają gdzie. I to byłoby miło, żeby w ogóle taki klub powstał, bo ja pamiętam, że naprawdę jeszcze za moich czasów, kiedy się ścigałem, byłem mały, było naprawdę bardzo ciężko. Gdyby nie rodzice, tak naprawdę bym nie jeździł dzisiaj. I co tu dużo mogę powiedzieć, no byłoby mi serdecznie miło, żeby coś w ogóle było. Ja myślę, że możemy wyjść też od tego, że jednym z pierwszych takich kroków to mógłby być wyścig, gdzie honorowy patronat Kamila, gdzie wsparcie miasta i od tego moglibyśmy zacząć. Jest zapotrzebowanie, jest wielka rzesza sympatyków sportu, kolarstwa. Myślę, że ta grupa, jeżeli wyłoni z siebie pewien twór, który zacznie się zajmować strukturą, no to byłaby szansa, żeby miasto też wsparło, bo to jest sport masowy, to jest sport, który uprawiają wszyscy. No zgadza się, można jakiś, nie wiem, wyścig tutaj zorganizować, nie tylko dla młodzieży, ale żeby przyciągnąć, nie wiem, jakąś rzeszę fanów, czy po prostu ludzi, czy kibiców, to naprawdę trzeba zaprosić nie tylko mnie, czy innych, tylko po prostu zaprosić całe kluby, żeby zorganizować wyścig jakiś naprawdę na bardzo dużym poziomie. I wtedy to ma jakiś sens, bo przyjadą nie tylko telewizje regionalne, ale przyjadą też telewizje po prostu ogólnopolskie, więc to jest wydarzenie, prawda? A taka organizacja takich wyścigów trzeciomajowych, jak się kiedyś to odbywało, to tak naprawdę to no, fakt przyciąga oko, jest to miłe dla oka, ale to tak naprawdę nie wzbudza w dzieciach, które chciałyby być kolarzami, czy zacząć trenować, tak naprawdę nic. Oni tylko przyjadą, pojadą, nie zobaczą nic, nie zobaczą żadnego kolarza. Tak naprawdę ścigają się z kolegami czy z chłopakami z klatki obok, także tak naprawdę nic to nie daje. A chcąc jakoś rozwinąć kolarstwo w Ostrowcu, to musimy patrzeć jakoś, nie wiem, przyszłościowo, żeby po prostu rozwinąć to w jakimś większym stopniu, żeby zachęcić te dzieciaki. Ale mamy lidera, myślę, że wokół którego można skupić grono sympatyków
I to jest dobry początek, dobry prognostyk na to, aby w Ostrowcu coś zaczęło się w tej dziedzinie dziać. Kamil, a nie marzy ci się na przykład to, żeby Tour de Pologne jechał po górach świętokrzyskim z metą w Ostrowcu? Jasne, wszystko mi się marzy. To by było coś pięknego, żeby meta czy start był w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale to już nie do mnie należy. To jest od tego prezydent miasta, który pewnie może w przyszłym roku pomyśli nad tym, żeby start albo meta była w Ostrowcu. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Jakie plany teraz? Na najbliższą przyszłość są plany takie, że trzeba się skupić teraz na innych wyścigach, które odbywają się niedługo. Na przykład w ten weekend będę się znowu ścigał gdzieś na Mazurach. Także Tour de Pologne jest już za mną. Jest to wielki sukces dla polskiego kolarstwa, jak i również dla mnie, taki jak i dla Ostrowca Świętokrzyskiego, bo nie oszukujmy się, że zawsze to miło jest, jak o kimś mówią z naszego miasta. I tak naprawdę mam nadzieję, że nie skończy się to na jednym sukcesie, bo mam ambicje i aspiracje na troszkę większe plany, tak jak Tour de France czy Giro d'Italia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te wyścigi znajdą się w moim kalendarzu i zobaczymy, co z tego będzie. W tym samym teamie, czy planujesz zmianę? Nie, reprezentacja to jest po prostu z grono ludzi, która jest powołana do kadry narodowej i my jedziemy tylko i wyłącznie Tour de Pologne w tym składzie. A tak naprawdę zmieniam grupę na prawdopodobnie zagraniczną ekipę, więc z którą będę mógł pojechać, nie wiem, jakieś większe wyścigi, większe tury. A powiesz, jaką? Na razie nie mogę powiedzieć, jest to troszkę owiane tajemnicą, nawet moi rodzice nie wiedzą o tym, więc... Czekamy, tak? Więc czekamy. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję i czekamy na kolejne sukcesy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.